Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa, rozważania nad listem do Rzymian śladami Pawła. 5 stycznia. Ewangelia nie jest czymś nowym. Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem przepowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. List do Rzymian, 1:1-2. Kolejną sprawą, z którą zapoznaje nas Paweł, jest pochodzenie Ewangelii. Nie jest ona czymś nowym, wymyślonym przez apostołów, bowiem już Stary Testament wskazywał na Chrystusa i Jego dzieło. Pierwsza wzmianka na ten temat występuje w 1 Księdze Mojżeszowej, 3:15. Bóg zapowiedział, że potomstwo niewiasty w końcu zniszczy zło. Ostatnia zaś Księga Malachiasza, 3:23, gdzie prorok wymienia Eliasza jako tego, który poprzedzi Mesjasza. Stąd stwierdzenie, że Bóg Ewangelię zapowiedział przez swoich proroków, jest kluczem do zrozumienia całego Starego Testamentu. Stary Testament wskazuje na Chrystusa, podczas gdy Nowy Testament wyjaśnia i rozszerza wszystkie implikacje związane z Bożymi dobrymi wieściami o Jezusie. Nieprzypadkowo Jan Chrzciciel, widząc po raz pierwszy Jezusa, zawołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ewangelia Jana, 1:29. A apostoł Paweł opisuje Jezusa jako ofiarowanego za nas baranka. 1 Koryntian, 5:7. Głównym symbolem systemu ofiarniczego w Starym Testamencie jest zastępcza ofiara Chrystusa, który zmarł za grzechy świata. Myśl, że Jezus zmarł za każdego człowieka, zmarł naszą śmiercią, abyśmy mogli mieć Jego życie, jest podstawą zrozumienia Ewangelii przez apostoła. Fakt, że Stary Testament zawierał obietnicę Ewangelii, jest głównym tematem kazań w Nowym Testamencie. Widzimy to w kazaniu Piotra w czasie Pięćdziesiątnicy, kazaniu Pawła i rozmowie Filipa z dworzaninem etiopskim o księdze Izajasza, 53. I zawartej tam myśli, jak owca na rzeź. Jezus też pomagał zrozumieć uczniom, że Stary Testament wskazywał na Jego dzieło. Biblia opisuje rozmowę Jezusa z dwójką z nich w drodze do Emaus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ewangelia Łukasza, 14:27. Ojcze, dziękujemy Ci nie tylko za posłanie nam Jezusa, lecz i za utwierdzenie naszej wiary na pismach Starego Testamentu. Dziękujemy Ci za tę świadomość, że Ewangelia nie jest czymś nowym, ale że już od początku była w sercu Twojej opatrzności. Dziękuję.